Torowanie czas zacząć, a przynajmniej sportową jazdę. I wiem, że w tym roku mieliśmy już kilka kombinezonów, ale w końcu wracamy po 3 latach przerwy do RST. Jeden z moich ulubionych marek. Jest to brytyjska marka, bardzo mocno związana z brytyjskimi wyścigami, a także wyścigami na wyspie Man. Więc w tym roku, w tym sezonie pokażę Wam, jak się jeździ w kombinezonie RST Trachtech Evo 4. I mam tutaj ze sobą także kask HJCR PH11 oraz rękawice Trachtech Evo R i buty Trachtech Evo 3. Także kombinacja dosyć kosmiczna. Zaczynamy od kasku. Ale o kasku powiem Wam bardzo mało, ponieważ RPH11 jest kaskiem doskonale znanym. Znajdziecie pełny film na temat tego kasku, gdzie mówimy o tym wszystkim. On się kompletnie nie zmienił przez ten czas, po prostu my mamy w tym momencie takie najbardziej pożądane malowanie, czyli malowanie typu Venom, więc tak, stałem się popularną instagramerką, chociaż nie, cycki mi nie wyrosły, a jeżdżę cały czas tak samo. Natomiast kask uwielbiam za wentylację, która jest potężna, za skorupę, która jest naprawdę mocna, jedna z najlepszych w tym zestawieniu cenowym, a także niskiej wadze, czyli 1300 gramów, świetny środek i zapięcie podwójne D. Generalnie, jeżeli chodzi o kaski, sportowe kaski, ciemna szyba w zestawie, czego chcieć więcej, jeden z moich ulubionych kasków. Chcecie wiedzieć więcej na temat tego kasku, koniecznie obejrzyjcie film właśnie z tym kaskiem. Zresztą to już jest chyba 3. albo 4. RPH u nas w ekipie. Petit też ma takiego, tylko że w czarnym malowaniu i również generalnie potwierdza wszystko to samo co ja. Natomiast teraz skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli na kombinezonie RST. Jeżeli ktoś popatrzy na ten kombinezon z boku, to powie, że w zasadzie on jest taki sam jak te poprzednie, a te poprzednie i tak były do siebie podobne. Ja jestem dobrą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeździłem w 1, jeździłem w 2, 3 mnie gdzieś tam ominęła i 4 znowu na mnie. Więc mogę Wam powiedzieć, jak to wygląda. I tak, z perspektywy kilku lat w zasadzie te kombinezony nie zmieniają się aż tak bardzo. To znaczy, pojawiły się tutaj jakieś four-way stretche, pojawiły się jakieś udogodnienia. On się stał bardziej miękki, troszkę bardziej elastyczny, ale rdzeń tego kombinezonu, to jaki on jest, jak on wygląda, jak go odbieramy, generalnie jest taki sam. On jest konserwatywny i Brytyjczykom dosyć dobrze to wychodzi. On nie jest tak stricte nowoczesny, przynajmniej jeżeli chodzi o wygląd, jak na przykład podgryzająca go konkurencja w formie Rebel Horna czy Shimy. Zobaczcie, że jeśli chodzi o cenę, to te kombinezony już za chwilę do siebie będą dorównywać. Z tym, że RST tutaj już jest od dawna, w tej średniej półce cenowej. Jeżeli chodzi o średniaki, to naprawdę RST jest, trzyma się mocno i mamy do niego zaufanie. Nie tylko my jako motobanda, ale ogólnie nawet wy macie zaufanie do tych kombinezonów, bo jest bardzo mało negatywnych komentarzy na temat tego, że coś się komuś rozpruło, że coś nie pasuje. Co mi osobiście podoba się w tym kombinezonie, to nie tylko wygląd klasyczny, który po prostu pasuje. Możemy go kupić też w takich nietypowych kolorach, jak czerwony, niebieski czy zielony, nawiązujący do najbardziej znanych japońskich marek. Natomiast najczęściej sprzedają się po prostu kombinezony czarne i białe. To, co mi się podoba, to fitting, czyli to, jak on leży. Jeżeli jesteście szczupłą osobą, to taki na przykład Rebel Horn Rebel będzie idealnie na Was leżał. Ale jeżeli jesteście budowy bardziej męskiej, takie jak ja, tak sobie przynajmniej mówię codziennie rano, kiedy patrzę w lustrze, i niekoniecznie jesteście super fit i nie kupujecie koszulek XS albo S, to w RST, w tych rozmiarach M, L i większych, będziecie czuli się po prostu lepiej, bo Brytyjczycy zostawili szerokie ramiona, ale w talii także tego miejsca mamy więcej. I okej, okay, to jest kombinezon skórzany, on musi być obcisły, on musi zmuszać moje ciało do tej pozycji takiej bardziej sportowej, ale zobaczcie, że ręce też mam troszkę bardziej wyprostowane, nie całkiem, ale troszkę bardziej wyprostowane, nie są one takie. Nie muszę chodzić cały czas w taki sposób. Jeżeli ktoś chce, to istnieje także wersja Evo R i na przykład także wersja jednoczęściowa, które są ultra sportowe typowo dla zawodników. Natomiast ten kombinezon ma być kombinezonem, w którym możemy jeździć na co dzień. Ma nam być w nim wygodnie, przyjemnie, jak na kombinezon skórzany, a jednocześnie będziemy mogli wpadać na tory. Po drugie, Brytyjczycy mają różną pogodę, jak doskonale wiemy, raczej gorszą niż u nas w Polsce, więc wymyślili sobie coś takiego, że kombinezon musi mieć perforację. Musi, ponieważ będziemy pracowali na tym motocyklu dużo bardziej niż na motocyklu, nie wiem, szosowym czy turystycznym. I to jest prawda, jakby ja już zdążyłem się w nim zagrzać.
nie tylko teraz, ale po prostu na motocyklu potrafię się już nim zagrzać. Dlatego ta perforacja, która tutaj występuje, jest nieodzowna. Mamy także panele 4-way stretch, które wpływają na komfort i też gdzieś coś tam trochę tej wentylacji wpuszczają, ale nie tak bardzo jak typowa perforacja. Natomiast jest to jedyny kombinezon, którym ja jeździłem i który w środku ma podpinkę ocieplającą w formie kamizelki wyciąganą. Zamyka nam perforację na klatce piersiowej i na plecach w momencie, kiedy jest za zimno, więc kiedy temperatura spadnie poniżej 20 stopni, my nadal chcemy pojeździć, to możemy. I to robię od lat, nie rezygnując z tego i z mojej strony jest za to duży plus, bo kombinezon staje się taki bardziej uniwersalny. Natomiast kiedy robi się gorąco, po prostu to wypinamy, perforację uwalniamy. Kolejna rzecz to ochraniacze. RST od początku tej serii daje pełen zestaw ochraniaczy. Od początku. I do tego jesteśmy przyzwyczajeni, to też jest fajne, że już nic nie musimy dokupować. Niestety od początku daje ochraniacze poziomu pierwszego i tutaj także je mamy, natomiast możemy sobie je w razie chęci wymienić na ochraniacze poziomu drugiego. Mamy także w zestawie slidery, już nic nie musimy dokupować. I tutaj mamy zestaw spięty zamkiem 360 stopni, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, to możemy sobie także inną górę, inny dół dopasować. Ja takiej potrzeby nie mam i generalnie górę i dół mam taką samą. Co też nie jest wcale takie oczywiste, bo w tych tańszych markach często jest tak, że górę na przykład muszę mieć o rozmiar albo dwa rozmiary większą. Więc tutaj w RST pod tym względem bardzo mi się podoba. To jest spoko. Jeszcze dwa atuty typowo drogowe tego kombinezonu, których brakuje mi po prostu w tych kombinezonach, które mieliśmy ostatnio okazję testować. A są takie ultra nowoczesne. Kieszeni. To jest oczywista rzecz. Tak, ja wiem, ja rozumiem, że lepiej mieć saszetkę na nodze, bezpieczeństwo, te sprawy. Spoko. Ale nie zawsze mi się chce, więc tutaj mam kieszenie wewnętrzne w kurtce, spoko, ale mamy także kieszenie zewnętrzne na zamek. One zniknęły w pewnym momencie z innych kurtek sportowych, a tutaj to jest. I okej, nie wypchniemy tutaj wielkiego telefonu, ale coś zawsze możemy włożyć. Natomiast mamy kieszenie także, uwaga, w spodniach. Po prostu w spodniach. Tego w ogóle nie uświadczymy u konkurencji, a tutaj jednak mamy. I to nie jest tak, że możemy do tych kieszeni włożyć na przykład, nie wiem, telefon albo portfel podczas gdy jedziemy motocyklem. Nie, bo nie zegniemy nogi. Tutaj mówimy jednak o sportowych motocyklach albo przynajmniej usportowionych motocyklach. Natomiast kiedy na przykład już skończymy jeździć, idziemy do knajpy coś zjeść, mamy przerwę w trasie albo przerwę na torze i zdejmujemy z siebie górę, bo jest po prostu nam gorąco, to gdzie schowamy ten portfel? Jak pójdziemy do sklepu albo do baru? Włożymy sobie to do kieszeni po prostu, a w przypadku, kiedy tego nie mamy, no to musimy wszystko nosić w rękach i to jest wkurzające. RST o tym pomyślało, proste rozwiązanie i fajne. Mi się akurat to bardzo podoba i doceniam właśnie ten kombinezon za to, że poza tym, że jest skórzany, że jest sportowy, to jest też taki przyjazny dla ludzi w użytkowaniu codziennym. I to są jakby moje przemyślenia na temat tego kombinezonu. I ważną rzeczą są także buty. W naszym przypadku jest to model Trachtec Evo 3 obecny na rynku już od kilku lat. Już mieliśmy okazję zrobić recenzję tych butów, więc pełną recenzję także możecie sobie znaleźć na Motobandzie. Natomiast fajną cechą, poza tym, że pojawił się tutaj delikatny zawias, tak, to jeszcze nie jest typowo but sportowy, ale już taki usportowiony jest, pasuje do tego kombinezonu. Natomiast ważną rzeczą jest, że po prostu ten but pasuje na ten kombinezon. To też nie jest takie oczywiste w niektórych markach. I o co chodzi mi z tym dopasowaniem? Z tym, że to pasuje na kombinezon? Chodzi mi o szerokość tego buta, w zasadzie szerokość cholewy, bo generalnie musicie pamiętać o tym, że skóra jest dosyć szeroka, więc znacznie zwiększa objętość naszej łydki i nie wszystkie buty, szczególnie te tańsze buty sportowe, po prostu sobie z tym nie poradzą, nie zepniemy tego buta na naszym kombinezonie. Tutaj w tym przypadku nie ma problemu, więc taka porada nawet do innych kombinezonów, jeżeli szukacie buta sportowego za jakieś 7, 7,5 do 8 stów, to szukacie właśnie tego buta. Ostatnim elementem mojego ubioru są rękawice i tutaj niespodzianka, ponieważ ja jeździłem akurat w modelu Trachtec Evo R. R oznacza, że to już są te same rękawice, w których jeżdżą ludzie ścigających się w wyścigach. I dlaczego wybrałem właśnie model R, a nie model Trachtec Evo? One są niewiele droższe od modelu podstawowego,
i bardzo podobne do siebie, zbliżone są po prostu. Natomiast są mocniejsze, są bardziej rozbudowane i przede wszystkim mają certyfikację wyścigową. Są oczywiście ze skóry kangura, natomiast nie czuć tego tak bardzo jak w przypadku chociażby Helda, gdzie to dopasowanie do ręki jest dużo lepsze. Z drugiej strony, to też jest bardzo ważna rzecz, one są na tyle szerokie, że bez żadnych problemów po prostu naciągamy tą rękawicę na kombinezon i wszystko tutaj ze sobą pasuje. Więc jeżeli macie kombinezon RST, to zachęcam do kupna także rękawic RST, ponieważ wtedy macie pewność, że to na pewno ze sobą będzie pasować. Natomiast rękawice są bardzo sztywne, bardzo ciasne, bardzo sportowe i tak po około 200 km już będą Was powoli gdzieś tam cisnąć. Dlatego jeżeli chcecie jeździć bardziej sport touring, to można wybrać ten model niżej, czyli zwykły Evo, natomiast wersja R najbardziej dla tych, którzy lubią ostro jeździć i wizyty na torze nie są dla nich niczym nadzwyczajnym. Mam nadzieję, że ten materiał taki nietypowy, że nie mówiłem tak bardzo, że to jest skóra 1,1 do 1,2 mm, że tu mamy podwójne i potrójne szwy, bo to wszystko mamy, że tu mamy jakieś przetłoczenia, że tutaj mamy ochraniacze, oczywiście ochraniacze kolan też mamy, że z tyłu mamy garb aerodynamiczny, bo mamy. Mam nadzieję, że pominięcie niektórych tych informacji nie było dla Was złe, biorąc pod uwagę, że tutaj starałem się jak najwięcej swoich własnych doświadczeń wrzucić i elementów wyróżniających właśnie nie tylko markę RST, ale jakby ten konkretny model. Bo to jest dla mnie ważne, bo jakbym Wam powiedział o samych suchych danych, to ten kombinezon jest taki sam jak wszystkie inne. Natomiast okazuje się, że te kilka różnic bardzo mocno wpływają na to, dla kogo te kombinezony są. Pamiętajcie, że każdy z produktów jest dostępny na Dobre Sklepy Motocyklowe, jest objęty pakietem Assistance oraz przedłużoną 5-letnią gwarancją. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się podoba RST, co myślicie o tej marce i na przykład o tych niektórych postrzelonych kolorach, które oni proponują, bo być może właśnie błękitna Yamaha czy zielone Kawasaki będzie dla Was idealne. Ja w tym kombinezonie jeździłem na moim Street Triplu, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.